Mokre łapska, jesteście na kanale bla bla bla. Dawno niczego nie popsułem. 22 listopada, godzina niemalże 20. Jest, żem natchnion, ale po kolei. Nie wierć się łapska na fotelu, bo pierdzi fotel. Więc tak, zaczynając temat. Tropicek postawiony na substracie z odzysku, czyli na już raz użytym, wysuszonym, użytym ponownie, no chyba udało się dojść do wniosku, że jednak da się to jakoś zrobić, przynajmniej jeżeli chodzi o substrat tropika. To już działa tak 5 miesięcy, dzisiaj tutaj muszę zrobić takie już no, większe czyszczenie, taką oszukaną przycinkę, czyli przycinkę od dołu, lekką odmułkę, jak mimo tego, że ja jestem z tych nieodmulających, ja jestem z tych zamulających czasami, ale to już trzeba, bo już po troszeczku krasnoroste zaczynają wychodzić przy filtrze. I tak, żem jest natchnion. A natchnion, żem jest tym, iż obejrzałem film z kanału Zielony z Akwarium dziś i uważam, że mało tego, że był to jeden z najbardziej sensownych filmów, jakie widziałem odnośnie akwarystyki roślinnej na YouTubie przez ostatnie kilka lat, tak, uważam też, że jest to taki must see, jeżeli chodzi o zrozumienie pewnych kwestii w akwarystyce roślinnej, a i nawet nieroślinnej. Link w opisie, bardzo polecam. Warto to zobaczyć. Niemniej, skoro dzisiaj będę tak grzebał w tym akwariumie, wpadło mi do rozumku, żeby spróbować tropicka zamordować i wykonać na nim zamach. Co następuje? Mam zamiar, to nie będzie podmiana, mam zamiar wylać calusieńką tą wodę, ile tylko mi się uda z tego akwarium ściągnąć, przegrupować rośliny, niektóre stąd wyprowadzić, niektóre zostawić, trochę poprzesadzać, trochę poprzecinać, tu dziubnąć, tam dziubnąć, a następnie zalać to takim chamskim moim łódzkim kranem. Tak. Mało tego. Dopchnąć to, jeszcze stuningować taczką magnezu i napchać potasu przy użyciu kalosza. Do dzieła. Nie będę Państwa tymi pracami zanudzał, bo często to robię, więc po prostu zobaczymy się, jak to skończę. O, się wyrwało się wszystko, żeby nie było, że ściemniam. Naprawdę zlewam calusieńką wodę. Tak, tropicek zabity. To znaczy, czy zabity, to się jeszcze okaże. Jeszcze, że tak powiem, ta karawana jedzie dalej. Tak, właśnie zalałem 100% kranową mojego tropicka, trochę przegrupowałem rośliny, wyskoczyła stąd Chotonia palustris, gdyż mi się nie podobała, bo wygląda moim zdaniem jak koper i bardziej mi taki widok pasuje w zupie, a nie w akwarium. Tą aromatikę nędzniuchną zostawiłem tutaj tylko dla eksperymentu i ciekawostki, co z niej wyrośnie na takiej twardej wodzie. No, drogie dzieci, nie polecam tego robić, absolutnie nie polecam czegoś takiego robić. Jeżeli ja sobie to akwarium zamorduję, to najwyżej będzie to mój ból, był większy niż twój i najwyżej wrócę pokornie do składu wygranego, który tutaj zmieniłem. W ciągu 2 godzin wykonałem taki strzał na twarz przy użyciu tego kalosza, że jak to się wszystko nie wysypie, to się bardzo zdziwię. A więc tak, dajmy sobie planszę. I GH było 6, a jest prawie 13. KH było 0, a jest nie wiem ile, bo nie mam testu, ale podejrzewam, że na pewno więcej niż 6. pH było 5,5. W tej chwili świeżuchno po zalaniu jest 7,3.
No, jutro będzie pewnie jakieś 6,3, 6,4, może 6,5. Co dalej? Wapnia mamy 70, magniezu mamy około 17, potas ja dolałem 40 sztuk, plus to, co w tej wodzie już kranowej było. Jak mierzyłem kranówkę kilka miesięcy temu łódzką, to tam jakiś potas był wykrywalny. No to niech będzie 43-44. I co z tego będzie dalej, to zobaczymy. Ja sam nie wiem, czego się po tym spodziewać. Po prostu podrównałem ten tak zwany szkielet wapnia, magnezu i potasu. Niecałe 24 godziny po wszystkim. Specjalnie wyłączyłem filtr, żeby bąbelki CO2 nie były, jak ja to nazwę, rozpizgiwane po akwarium. I oczom trochę nie wierzę, bo to rośliny bąblują. No, ja się tutaj spodziewałem jakiegoś ciężkiego szoku, który jeszcze może nadejść, a tutaj 24 godziny po, jakby nic złego się nie wydarzyło. Co też nie oznacza, że jeżeli to się do czwartku wszystko tutaj nie roztopi, bo rośliny wpadające w swego rodzaju szok najczęściej reagują po prostu zamienianiem się w kisiel, tak zwane topienie się roślin. I to najczęściej jest właśnie po przeniesieniu z jednych warunków do drugich, a ja te warunki zmieniłem tutaj masakrycznie. No nic by tego było. Mokrie łapska. Co dalej z tego eksperymentu wyniknie? Sam jestem ciekawy. Co do komentarzy pod poprzednim filmem, że jak na 3 tygodnie to większe akwarium moje, że rzeczywiście to słabo wygląda. Tak, ja się zgadzam. To rzeczywiście wygląda słabo. I ja tam trochę nie bardzo na razie rozumiem, co tam się wyrabia. No, walczę jak mogę. Kombinuję jak mogę. Niemniej tam na kran na razie nie przechodzę. Mokra łapska. Zobaczymy może za tydzień, dwa, co tutaj się będzie dziać.